Już za chwilę zbliżenia Twój regionalny serwis informacyjny. DNA drzew kluczem do rozwiązania kryminalnych zagadek. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. My badamy kilkanaście miejsc w DNA drzew, które pozwalają nam uzyskać te profile, które rzeczywiście przypominają numer PESEL. Nasze zadanie polega na tym, żeby porównać profile genetyczne zarówno tego pnia pokradzieżowego, który zostaje w lesie po wycięciu, z jakimiś fragmentami drewna, które jest zabezpieczone u podejrzanego. Średnio w nadleśnictwie jest około 25 do 30 kradzieży rocznie. Ten temat już za chwilę. Od czego zaczynamy nasze informacje? Mniej bezrobocia, więcej pracy. My poszukujemy głównie osób, które mają doświadczenie IT, ale także takich, które są juniorami. Rekordowa liczba ofert w Bydgoszczy. Październik, o dziwo, był najlepszym miesiącem tego roku. Służbowe konsekwencje ucieczki z zakładu karnego w Grudziądzu. Wszczętych zostanie 10 postępowań dyscyplinarnych. Miażdżący raport służby więziennej. Mocne uderzenie. Grupa interwencyjna składa się z 30 osób, które zostały wyselekcjonowane z całej komendy. Specgrupa Toruńskiej Straży Miejskiej ma już 10 lat. Zmieniło się wyposażenie tych funkcjonariuszy. Mamy psa. Na początek dobre informacje dla mieszkańców regionu. Od kilku miesięcy poziom bezrobocia systematycznie spada, rośnie za to liczba ofert pracy. W bydgoskim urzędzie padł rekord. Tylu propozycji dla bezrobotnych jeszcze nigdy nie było. I nie są to wahania sezonowe, a stała tendencja, mówią eksperci. Firmy z branży IT szukają specjalistów z wyższym wykształceniem. Również absolwentów szkół zawodowych pracodawcy witają z otwartymi ramionami. O regionalnym rynku pracy Marta Zalewska. To rekordowy rok. W Urzędzie Pracy w Bydgoszczy tylu ofert jeszcze nie było. Dzięki temu z miesiąca na miesiąc stopa bezrobocia w mieście jest coraz niższa. Najwięcej zawsze pojawia się w okresie wiosny, kiedy zaczynają się prace sezonowe. Jesienią z reguły ofert pracy też przybywa, ale w mniejszym stopniu. Natomiast październik, o dziwo, był najlepszym miesiącem tego roku. Mieliśmy tych ofert prawie 2,5 tysiąca. To różne oferty, ale są branże, które dominują. Pierwsza z nich to mechanika samochodowa. Po fachowców pracodawcy ustawiają się w kolejce. Z bydgoską samochodówką współpracuje 70 firm z branży motoryzacyjnej. Najpierw zapraszają uczniów na praktyki, a najlepsi propozycje pracy otrzymują wraz z dyplomem. W przyszłości uważam, że będę miał jak znaleźć pracę, ponieważ no staram się robić to, co jak najlepiej. Kluczem do sukcesu jest pasja. Ważne jednak, by wsłuchiwać się nie tylko w ryk silników, także w oczekiwania pracodawców. Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom w zakresie nowych zawodów. Mamy nadzieję, że od nowego roku uda nam się otworzyć takie zawody jak mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy oraz lakiernik. Potrzebni są zarówno ludzie po szkołach zawodowych z fachem w ręku, jak i absolwenci szkół wyższych, wykształceni przede wszystkim informatycy. Właśnie branża IT jest drugą pod względem liczby oferowanych miejsc pracy. Rozwija się tak szybko, że specjalistów ciągle brakuje. Poszukiwanie ich jest teraz bardzo trudne. Jest ich niewielu na rynku. My poszukujemy głównie osób, które mają doświadczenie IT, ale także takich, które są juniorami, dopiero kończą studia, ale na przykład znają bardzo dobrze języki obce. Coraz więcej zagranicznych firm swoje siedziby lokuje w regionie. Tu też buduje zakłady. Parki przemysłowe przyciągają inwestorów dobrymi warunkami. Można to uznać za pewien sukces. Oczywiście ten sukces ma wielu ojców. To niskie bezrobocie powiązane jest z dobrą sytuacją w Europie. Ale o sukcesie można mówić tylko w dużych miastach. W najlepszej sytuacji jest Bydgoszcz z 5,5% bezrobociem. Tuż za nią Toruń z 7% stopą bezrobocia. Dobrze radzą sobie powiaty Brodnicki i Świecki. Mają niewiele ponad 10% bezrobotnych, ale już kolejne osiągają stopę bezrobocia na poziomie kilkunastu procent. Najgorzej, i to nie zmienia się od lat, jest w powiatach radziejowskim, włocławskim i lipnowskim. Tam bez pracy jest co piąty mieszkaniec. Bydgoszcz, Marta Zalewska.
Miażdżący raport służby więziennej po brawurowej ucieczce trzech osadzonych z zakładu karnego nr 2 w Grudziądzu. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez dyrektora generalnego wykazało szereg nieprawidłowości zarówno w nadzorze, jak i w sposobie wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy. Konsekwencje poniesie aż 28 strażników. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczętych zostanie 10 postępowań dyscyplinarnych. Wobec 6 funkcjonariuszy zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, a z 12 funkcjonariuszami grudziąckiej jednostki przeprowadzone zostaną rozmowy dyscyplinujące. Wnioski z czynności wskazały również na konieczność podjęcia konkretnych działań profilaktycznych mających zapobiec tego typu zdarzeniom w przyszłości. Zaraz po ucieczce stanowisko stracili dyrektorzy Inspektoratu Więziennictwa w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu. Trzech osadzonych uciekło z placówki wieczorem 10 października. Mężczyźni przecięli brzeszczotami więzienne kraty i przez okno po murze zakładu wydostali się na zewnątrz, po czym odjechali w nieznanym kierunku podstawionym samochodem. W celi mieli telefon komórkowy, który pomógł im w organizacji ucieczki. Policja zatrzymała zbiegów 3 doby od ucieczki w jednym z mieszkań w Poznaniu. Usłyszeli prokuratorskie zarzuty i ponownie trafili do aresztu, tym razem na terenie całej Polski. Śledztwo ma wykazać, kto pomagał im w ucieczce i czy nie byli w zmowie ze strażnikami. Polska szkoła do poprawki, rewolucja czy stopniowe zmiany? Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają likwidację gimnazjów i wprowadzenie nowego programu nauczania do szkół. Rewolucyjny pomysł podzielił środowisko nauczycieli i wzbudził ożywioną dyskusję wśród polityków. Ciało porusza się ruchem prostoliniowym. Uczniowie tego inowrocławskiego gimnazjum poznają podstawowe prawa fizyki. Mogą być ostatnim rocznikiem szkoły. Ich młodszych kolegów mogą czekać zmiany. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, aby uzdrowić polską edukację, konieczna jest likwidacja gimnazjów i powrót do systemu sprzed lat. 8 klas szkoły podstawowej i 4 lat nauki w średniej. Panuje ogólna zgodna opinia, że ten system jest niewydolny zarówno wychowawczo, jak i edukacyjny. Ma to być recepta na problemy wychowawcze z młodzieżą gimnazjalną, która jest w wieku dojrzewania. Nowy program nauczania w podstawówkach ma również przynieść efekty i lepiej kształcić najmłodszych. Gimnazjum jest złe i gimnazjaliści są źli. To są właśnie stereotypy i trzeba te stereotypy łamać i my te stereotypy łamiemy. Zapowiedzi zmian podzieliły środowisko. Gimnazjów bronią ich dyrektorzy, którzy przekonują, że problemy sprzed lat udało się pokonać. Ich zdaniem zmiany spowodują niepotrzebny chaos i wydatki. Zmiany ciągłe i takie rewolucyjne, no nie mogą doprowadzić do niczego dobrego. Zmiana, jeżeli ma nastąpić, musi być bardzo gruntownie przemyślana. O swoje etaty martwią się nauczyciele. Nie wszyscy znajdą pracę w podstawówkach i szkołach średnich, bo przez niż demograficzny ubywa uczniów. Sprawę komentują politycy Platformy Obywatelskiej. Ich zdaniem to nieprawda, że gimnazja słabo przygotowują uczniów. Rosną zdolności polskich młodych ludzi, rosną ich umiejętności. Znaczy młodzież, która kończy gimnazja, która kończy ten system, osiąga bardzo wysokie wyniki w mierzalnych testach. Likwidacja gimnazjów nie zmniejszy agresji w szkołach, dodaje poseł PO i zapowiada interwencję w tej sprawie. Pomysły znajdują się w programie PiS. Teraz zostaną poddane szerokiej dyskusji. Wszystko ma się odbywać, po pierwsze, bez uszczerbku dla uczniów, ale też w zgodzie i poszanowaniu słowa i zdania ze środowiska nauczycielskiego. Wciąż nie wiadomo, kto stanie na czele resortu edukacji i jak w szczegółach będzie wyglądała ewentualna reforma szkolnictwa. Inowrocław, Rafał Przybyszewski. To jest główne wydanie zbliżeń, co jeszcze przed nami? Przeprowadzka wagi ciężkiej. Pomnik artylerzystów w Toruniu zmienia miejsce. Uczniowie ze Złotni Kujawskich przybliżają świat osobom niewidzącym. Liście z drzew na miejscu zbrodni mogą być dowodem w sprawie i rozwiązać trudną zagadkę kryminalną. To możliwe dzięki DNA drzew. Takie badania prowadzą genetycy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Naukowcy otrzymują zlecenia na określenie profilu genetycznego drzew z prokuratur niemal w całym kraju. Najczęściej jednak ta metoda wykorzystywana jest do ustalenia złodziei drewna z lasu. Każde drzewo, które tutaj widzimy na tym stole, to jest inny osobnik posiadający zupełnie odmienny numer PESEL.
Dokładnie jak u człowieka. Każdy ma swój numer PESEL i każdy ma swój niepowtarzalny kod genetyczny. Z drzewami jest podobnie. One też mają swoje DNA. Tożsamość genetyczną drzew ustala się podobnie jak u ludzi. Wystarczy nawet najmniejszy fragment liścia bądź igły. Genetycy z Bydgoszczy potrafią na podstawie analizy DNA drzewa powiązać sprawcę z przestępstwem. Dowód z analizy DNA drzew jest dowodem niepodważalnym. Tak, ma tą samą wagę jak dowód z DNA człowieka. Metoda przydaje się w poszukiwaniu złodziei drewna. Nielegalna wycinka drzew czy kradzieże ze stosów w lesie to prawdziwa plaga. Nasila się przed zimą. Tylko na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz od 2013 roku dokonano ponad 70 kradzieży na kwotę blisko 30 tysięcy złotych. I tu wkracza genetyka. Leśnicy, szukając dowodu winy, pobierają próbki z miejsca kradzieży i z podwórka podejrzanego. Oddając próbki pobrane z jednego i z drugiego miejsca do analizy DNA, praktycznie ze stuprocentową pewnością można stwierdzić, czy drewno pochodzi z tego miejsca, czy też nie. Leśnicy korzystają z laboratoriów, ale nie tak często, jakby chcieli. Badanie DNA drzewa jest drogie i kosztuje około 3000 zł. Po profil genetyczny drzew sięga też policja, by rozwiązać sprawy kryminalne. W tym wypadku genetycy częściej wykluczają udział podejrzanych. Tak było z morderstwem sprzed 15 lat, do którego wrócili funkcjonariusze Archiwum X. Po ekshumacji zwłok kobiety znaleziono przy niej igły sosny. Porównaliśmy to z materiałem, który został zebrany z drzew podejrzanego. Na jego działce rosły dwie sosny. No i okazało się tutaj również, że nie ma związku pomiędzy tym podejrzanym a tymi igłami. Naukowcy dysponują kodami genetycznymi kilkunastu tysięcy drzew z całej Polski. To prawdopodobnie największa taka baza w Europie. Prawdopodobieństwo, że na przykład dwa drzewa mają ten sam profil genetyczny, jest tak naprawdę bardzo niskie. Ośrodek bydgoski to jeden z czterech w kraju zajmujący się tą metodą. Zdobył już uznanie i nagrody. Niepozorny liść na miejscu przestępstwa może mieć kapitalne znaczenie w rozwiązaniu kryminalnej zagadki, a w przypadku kradzieży drewna coraz częściej udaje się ustalić sprawcę dzięki analizie DNA drzew, co oznacza, że w lesie złodziej nie może już czuć się bezkarnie. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Ruszyła przeprowadzka toruńskich artylerzystów. Jeden z najbardziej charakterystycznych pomników w mieście zostanie przeniesiony z Placu Zwycięstwa na Plac Stowarzystwa Miłośników Torunia. Do odwrotu żołnierzy stacjonujących w tym miejscu od 1980 roku zmusili sędziowie. Na placu powstanie nowy budynek Sądu Rejonowego. Jak przystało na żołnierzy, artylerzyści nie chcieli łatwo się poddać. Problem jest taki, że nie ma żadnej dokumentacji projektowej dotyczącej pomnika. No i musieliśmy po prostu sami dojść, w jaki sposób ten pomnik został zmontowany i w jaki sposób zostały wyprowadzone kotwy. Pomnik sam zostaje jakby tutaj, będzie bezpośrednio przewieziony w docelowe miejsce montażu. Natomiast sam odlew w tej chwili odwieźliśmy do konserwacji na ulicę Polną i tam będzie przeprowadzona konserwacja tego odlewu z Mosiądzu. W sercu nieść miłość i honor ojczyzny. Takie słowa wypowiedziało 32 uczniów 8 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Już po raz trzeci szeregi klasy o profilu wojskowym zapełnił komplet uczniów, a chętnych było znacznie więcej. Klasa powstała przy współpracy z Batalionem Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Godnie reprezentować szkołę. Godnie reprezentować szkołę. Musztra, zajęcia na strzelnicy, więcej godzin WF-u w tygodniu czy wizyty w jednostce. Między innymi takie wyzwania czekają młodych adeptów. Jedni wojskowe tradycje wynieśli z domu, inni będą je dopiero poznawali. Wiąże z tym przyszłość i mam nadzieję, że będę pracował w wojsku. Fakt, że ostatnio coraz więcej kobiet przybywa do wojska, też mnie zachęcił. Armia ciągle ma siłę przyciągania, dlatego kandydatów nie brakuje. Na jedno miejsce w klasie było dwóch chętnych. Postanowiliśmy spróbować utworzyć taką klasę i nasze oczekiwania się spełniły. Ci młodzi ludzie, absolwenci gimnazjów, musieli pokonać wielu konkurentów, żeby się tutaj dostać i nadal jest bardzo duże zainteresowanie tą klasą. Także po prostu ten projekt się sprawdza i mamy nadzieję, że tak będzie. Klasa wojskowa współpracuje z Batalionem Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Blisko 200 sztuk odblasków rozdano dzisiaj w ramach specjalnej akcji Odblask to nie obciach. We Włocławku na Placu Grodzkim zebrali się uczniowie szkół, żeby wspólnie z organizatorami propagować bezpieczeństwo na drogach. Chcemy, żeby na naszych drogach generalnie było bezpieczniej. Pewnie wszyscy tego chcemy, wszyscy oczekujemy, ale różnie z tym bywa. Statystyki dalej są niestety porażające i przerażające, więc im więcej nas będzie, im więcej ekip różnych instytucji, firm zaangażuje się w takie działania, myślę, że tym większe efekty będą. O tym, jak ważne dla bezpieczeństwa są odblaski, wiedzą już najmłodsi. Na pewno trzeba nosić odblaski, kiedy jest ciemno, w nocy, jeśli gdzieś idziemy. Żeby widział kierowca, jak jedzie, żeby nas nie potrącił. W akcji wzięli udział także przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i prywatnych firm. Festiwal festiwali, tak określa się toruńskie spotkania teatrów jednego aktora, których 30. jubileuszowa edycja już wkrótce rozpocznie się w Toruniu. Od 20 listopada na deskach Teatru Baj Pomorskich znakomite monodramy, m.in. w wykonaniu Wiesława Komasy czy Jacka Poniedziałka. W sumie widzowie zobaczą 10 spektakli o różnorodnej tematyce. Jest taki jakby wspólny zwornik, że szukamy tożsamości, opowiadamy o tej tożsamości, bo i Jacek Poniedziałek szuka tej tożsamości, opowiada, czy przez 20 lat można oszukiwać najbliższą osobę. Porusza trochę kompleks Edypa. Następnie mamy stworzenie się historii, czyli spektakl o Stalinie, więc ta tematyka jest bardzo różnorodna. Z drugiej strony mamy jakby domykać ten temat tożsamości, to mamy Charlie Chaplina i mamy z kolei Diva Show na koniec, czyli kompletną jakby zamianę ról społecznych, zamianę masek, szukanie swojej własnej tożsamości. Podszywanie się pod kogoś innego, co jest bardzo na czasie, co jest bardzo, krótko mówiąc, wymowne we współczesnym świecie. Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Złotnikach Kujawskich wzięli udział w pikniku Nie widzę przeszkód, który zorganizowały osoby niewidome i ich opiekunowie. Uczniowie dowiedzieli się, jak osoby niedowidzące radzą sobie w życiu codziennym. Nawet najprostsza codzienna czynność może stać się nie lada wyzwaniem. Po utracie wzroku nauczyli się wszystkiego od nowa. Teraz pokazują najmłodszym, jak wygląda ich świat. Z życzliwą pomocą udaje się pokonać wszelkie bariery. Młodzi ludzie mają możliwość doświadczenia, jak na co dzień radzi sobie osoba niewidoma, z czytaniem książki, z odważaniem różnych produktów, z gotowaniem i nalewaniem herbaty. Przedszkolaki, ale i starsi uczniowie spotkali się z niewidomymi i ich opiekunami. Podczas pikniku pod hasłem Nie widzę przeszkód doświadczyli, jak wygląda życie osoby niedowidzącej. Oni przekładają to na swoje życie, czyli mówią, że kurczę, tak narzekam, że mam daleko do szkoły, nie lubię rano wstawać, a są ludzie, którym naprawdę jest trudno w życiu i są szczęśliwi i zadowoleni. Uczniowie gimnazjum w Złotnikach Kujawskich od 3 lat są wolontariuszami i pomagają osobom niewidomym. Opisują dla nich ilustracje w czasopismach. Jest tutaj grupa otwartych wolontariuszy, młodych ludzi, którzy myślę, że zasłużyli na miano takich ludzi, którzy przełamują lody. Spotkanie takie jak to mają uwrażliwić najmłodszych na potrzeby niepełnosprawnych. Pomagają w ujęciu wandali, strzegą porządku na ulicach Torunia i udzielają pierwszej pomocy potrzebującym. Mija właśnie 10 lat od powołania tzw. grupy interwencyjnej w strukturach Straży Miejskiej w Toruniu. Z okazji jubileuszu specgrupa prezentowała swoje umiejętności w hali sportowej przy ulicy Bema. Tak jak mamy dzielnicowych, którzy spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają z nimi, tak mamy także funkcjonariuszy, którzy potrafią sobie poradzić w przypadku grup chuliganów, w przypadku zabezpieczeń imprez masowych, gdzie może dojść do sytuacji niebezpiecznych, czy też ewentualnie w godzinach wieczorowo-nocnych z osobami, które starają się coś ukraść, starają się komuś zrobić krzywdę. Grupa interwencyjna składa się z 30 osób, które zostały wyselekcjonowane z całej komendy. Grupa przechodzi specjalistyczne szkolenie, które udoskonala swoje umiejętności, aby w sytuacjach zagrożenia na terenie miasta móc skutecznie interweniować. Mamy przeszkolonych ratowników medycznych, którzy dysponują specjalnymi torbami medycznymi, gdzie mają te podstawowe środki do pomocy. Chcemy pokazać, że przez 10 lat zmieniło się to wszystko, zmieniło się wyposażenie tych funkcjonariuszy. Mamy psa, kiedy rozpoczynaliśmy tą działalność, tego jeszcze nie było i to chcemy podkreślić.
A teraz nasze spec informacje sportowe. Joanna Stochmal, dobry wieczór. Dzień dobry. W dzisiejszym serwisie powiemy m.in. o sportowych emocjach, jakie czekają kibiców z regionu praktycznie w jednym miejscu. Najpierw w hali Łuczniczka bydgoscy siatkarze rozegrają mecz z drużyną Czarni Radom. Po raz pierwszy w tym sezonie zawodnicy Piotra Makowskiego zagrają w domu, a co najważniejsze, przed własną publicznością. Na mecz zaprasza drugi trener drużyny, Marian Kardas. Czym więcej was, tym będziemy lepiej grali i kibicujcie nam, trzymajcie za nas cały czas swoje gardła i serca. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 14:45, a tuż obok, w Artego Arenie, sport tym razem w kobiecym wydaniu. Na ten mecz fani koszykówki czekali od kwietniowych półfinałów ubiegłego sezonu. Koszykarki Artego Bydgoszcz zmierzą się z Energą Toruń. Mecz 8. kolejki Tauron Basket Ligi Kobiet zacznie się o godzinie 17:30. Tak więc kibice sobotę będą mogli spędzić, wspierając drużyny z regionu z trybun. A więcej informacji sportowych po wieczornym wydaniu zbliżeń zapraszam. I jeszcze coś dla rannych ptaszków. Jutro warto wstać trochę wcześniej niż zwykle. Godzinę przed wschodem słońca rozegra się na niebie wyjątkowy spektakl. Wenus, Jowisz, Mars i Księżyc pojawią się obok siebie. W przeszłości takie zjawisko uznawano za zwiastun nadchodzącej zmiany. Wenus, Mars i Jowisz w jednej linii to niezwykłe i rzadkie połączenie nazywane jest w astronomii koniunkcją. Patrząc z Ziemi, wydaje nam się, że planety są tuż obok siebie, co wcale nie znaczy, że one przestrzennie umiejscowiły się obok siebie. Przecież Wenus jest dosyć blisko nas, Jowisz jest bardzo, bardzo daleko, a więc no, trudno tutaj mówić o jakimś zbliżeniu planet. To są dla naszego oka zjawiska. Takie zjawiska jak zaćmienia Słońca czy Księżyca, komety i właśnie koniunkcje już w starożytności analizowano jako zwiastun czegoś wielkiego. Dopatrywano się w tym jakichś prawideł, które pokazywały, że wielkie cesarstwa, imperia będą właśnie trwać tylko tyle od pewnej koniunkcji do następnej. Współcześnie takie zjawisko to jedynie gwarancja pięknego widoku. Planety w tym układzie zaczną się ustawiać już około godziny drugiej, ale najlepszy obraz gwarantuje pora na godzinę przed wschodem słońca. Gwiazdy już znikną z nieba, będzie granatowe niebo, a właśnie tam przed wschodem słońca pojawi się złota łuna gwiazdy, naszej dziennej gwiazdy, czyli słońca schowanej pod horyzontem. I właśnie w tej łunie najpiękniej zobaczymy trzy jasne planety wraz z Księżycem. Listopad jest wyjątkowo łaskawy dla amatorów astronomii. Koniunkcja to nie jedyne niezwykłe zjawisko, jakie przed nami. Do połowy grudnia bowiem na niebie można wypatrywać bolidów, czyli po prostu bardzo jasnych meteorów. A czy w najbliższych dniach pogoda umożliwi nam te gwiezdne obserwacje? To pytanie do Magdy Żakowskiej. Witam cię. Witam serdecznie. W ostatnim czasie sporo działo się na niebie. Spadające Orionidy, tajemnicze komety. W dodatku przy braku chmur każdy mógł wypatrzyć swoją spadającą gwiazdę. No niestety w najbliższym czasie takie obserwacje będą już utrudnione, a wręcz niemożliwe. Chociażby tej nocy zachmurzenie wzrośnie do dużego, a nawet będzie całkowite. Już w nocy może popadać deszcz lub mrzawka. Także jutro w regionie na przejaśnienia nie możemy liczyć. Od rana zachmurzenie również będzie duże. Po południe upłynie szaro, ponuro i deszczowo. Padać zacznie zwłaszcza na zachodzie i na północy województwa. Mimo chmur i deszczu będzie bardzo ciepło. O poranku temperatura nie spadnie poniżej 7 lub 6 stopni, a jutro termometry pokażą około 12 lub 13 stopni. Pochmurno, ale ciepło, więc jest jakaś dobra informacja na zakończenie naszego serwisu. Przypomnę jeszcze tematy dnia. Mniej bezrobocia, więcej pracy. My poszukujemy głównie osób, które mają doświadczenie IT, ale także takich, które są juniorami. Rekordowa liczba ofert w Bydgoszczy. Październik, o dziwo, był najlepszym miesiącem tego roku. Służbowe konsekwencje ucieczki z zakładu karnego w Grudziądzu. Wszczętych zostanie 10 postępowań dyscyplinarnych. Miażdżący raport służby więziennej. Mocne uderzenie. Grupa interwencyjna składa się z 30 osób, które zostały wyselekcjonowane z całej komendy. Specgrupa Toruńskiej Straży Miejskiej ma już 10 lat. Zmieniło się wyposażenie tych funkcjonariuszy. Mamy psa.
Teraz to wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.45. Już teraz zapraszam. Do zobaczenia.